Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Nogal-Gromala, nasza telewizja sądecka, a dzisiaj gościmy w nowosądeckim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy gośćmi wicedyrektora tej jednostki, pani Agaty Michalik, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A będziemy mówić o świadczeniu 300+, tak to się ładnie zaczyna. I zanim przejdziemy do rozmowy na temat tego, jakie zmiany wprowadziło nam, wprowadził nam ustawodawca, powiedzmy, przypomnimy może tym osobom, które jeszcze nie wiedzą, nie korzystają, co to jest świadczenie 300+. To chciałam Państwa w ogóle poinformować, że od 1 lipca bieżącego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje realizację rządowego programu Dobry Start, tak zwany 300. Jest to świadczenie rodzinne z szeroko rozumianego systemu tych świadczeń. Celem tego świadczenia jest wniesienie pomocy finansowej dla rodzin kompletujących wyprawki szkolne dla swoich dzieci w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Świadczenie to ma charakter powszechny, przysługuje jednorazowo, corocznie. Co do zasady, 300 zł na jedno dziecko. Ta kwota 300 zł nie jest kwotą opodatkowaną podatkiem od osób fizycznych ani nie jest kwotą oskładkowaną czyli tak de facto przelew, który będzie realizowany z tego tytułu, to będzie właśnie ta kwota 300 zł. Komu się to świadczenie należy? Może przypomnimy też, wiemy, że nie z danych w ogóle ministerialnych wiemy, że nie wszyscy, choć świadczenie już ma kilka ładnych parę lat, i z tego korzystają. Tak. Proszę Państwa, świadczenie to wypłacamy na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ta ustawa była wielokrotnie zmieniana yy, i ostatnia zmiana to z 15 kwietnia bieżącego roku. Natomiast yy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obsługiwał wypłatę tego świadczenia yy, rozpo, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji. Rządowego programu Dobry Start. Szacujemy, że przyjmiemy około 3 miliony 620 tysięcy tych wniosków, gdzie beneficjentami będzie około 4,5 miliona dzieci. Komu to tak świadczenie Ta, komu to świadczenie przysługuje? Ogólne zasady. Co do zasady, świadczenie Dobry Start przysługuje zamieszkałym na terytorium Polski obywatelom polskim, cudzoziemcom, czyli obywatelom Unii Europejskiej i krajów EFTA. Pozostałym cudzoziemcom, o ile spełnią oni warunek legalnego popytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy oświadczenie, dobry start ubiega się cudzoziemiec, jest on zobowiązany do załączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego charakter jego pobytu w Polsce. To jest taka ogólna zasada. Bardziej szczegółowo, świadczenie czysta plus przysługuje osobom, jeszcze raz się powtórzę, zamieszkałem na terytorium kraju. Rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorem, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko, które się uczy a które nie ukończył, znaczy tak, do ukończenia 20 roku życia przez to dziecko lub do ukończenia 24 roku życia przez to dziecko, w przypadku, jeżeli to dziecko legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Chciałam dodać jeszcze, że świadczenie to przysługuje zamieszkałym na terytorium Polski osobom uczącym się pełnoletnim, nie pozostającym na utrzymaniu rodziców z uwagi na no, śmierć tych rodziców. Oraz jest jeszcze jeden warunek, ustaleniem prawa do alimentów na rzecz tej osoby pełnoletniej uczącej się ze strony rodziców. I tutaj musimy przedłożyć wyrok sądowy lub ugodę sądową, na podstawie której te alimenty są wypłacane. I do ukończenia również przez tą osobę pełnoletnią 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osób legitymujących się, tu się powtórzę, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. I to są takie ogólne zasady, natomiast. Chciałam też powiedzieć, przypomnieć Państwu, komu ten dodatek, to świadczenie nie przysługuje. Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym lub szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli wymienione instytucje zapewniają pełne nieodpłatne utrzymanie dla tych osób czy dla tych dzieci. Świadczenie to nie przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne w ramach tak zwanej zerówki. Także tutaj to też jest istotna informacja. No i wszystkie osoby, które zamieszkują za granicą. To wówczas to świadczenie nie przysługuje. Wiemy już komu przysługuje, komu nie przysługuje, kto nie może korzystać. Jak za tym starać się o takie świadczenie? Czy y, trzeba spełnić jakieś wyjątkowe warunki, czy trzeba to zrobić przez internet, czy można osobiście? No, proszę Państwa, rozporządzenie z 15 czerwca bieżącego roku y, wprowadziło taką zasadę, że wnioski o to świadczenie tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Składamy tylko i wyłącznie drogą elektroniczną i mamy tutaj jakby trzy kanały wpływu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zacznę od może tak. Bankowość, to Państwo na pewno wiedzą, bo korzystają z tego już yy, wielokrotnie. Następnie portal empatia.pl, jest to portal yy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. No i oczywiście profil. PUE, czyli portal usług elektronicznych w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ci z Państwa, którzy takiego e, profilu nie posiadają, zakład ubezpieczeń społecznych, wszystkie terenowe jednostki zakładu ubezpieczeń społecznych, na sali obsługi klienta mamy przygotowane stanowiska, gdzie Państwo taki profil mogą założyć i oczywiście możemy pomóc przy wypełnieniu wniosku e, o to świadczenie. Tam jest kreator tego wniosku po kolei, pokazuje Państwu, jak należy go wypełnić. Więc tylko i wyłącznie droga elektroniczna, nie przyjmujemy wniosku w formie papierowej. I drugi element, bardzo ważny, wypłata tego świadczenia tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej, czyli są to przelewy na numery kont, które Państwo podadzą we wniosku lub na in, numery innych instrumentów płatniczych. Ja ze swojej strony bardzo proszę, celem sprawnej realizacji obsługi tych wniosków, m, aby Państwo no, dokładnie sprawdzili i podali prawidłowe numery kont, z uwagi na to, że no, jeżeli będą to jakieś pomyłki, na przykład jednej cyfry nawet, no to wtedy przedłużamy czas i oczekiwanie na wypłatę tego świadczenia, z uwagi na to, że my musimy wszcząć postępowanie wyjaśniające w tym zakresie. Więc moja ogromna prośba, bardzo proszę, żeby tutaj zwrócić szczególną uwagę, na wypełnienie tego pola. I szczególną uwagę na numer konta, żeby on był prawidłowy, żeby okay. się nie pomylić w tych cyferkach, a to różnie z tym bywa. I jeszcze taka informacja, myślę, że ważna, czy to jest tak, że są określone cele, na które powinniśmy wydać te pieniążki? Czy, bo, bo nazwa programu, nazwa świadczenia Dobry Start, jest ono związane z wyprawką szkolną, tak. tak się mówi najogólniej. Czy to jest w jakiś sposób sprawdzane, na co, może na, nawet nie tyle sprawdzane, tylko czy to jest w jakiś sposób wskazane, na co te pieniądze powinny iść? To jak sama Neza wskazuje, wyprawka szkolna, czyli wsparcie rodzin i wsparcie tych wszystkich pozostałych podmiotów, o których mówiłam, przy wyprawce szkolnej, czyli zakup... Tak jak każdy rodzic wie, przy rozpoczęciu roku szkolnego ma bardzo dużo wydatków związanych właśnie z tym, że dziecko idzie do szkoły po raz pierwszy, czy, czy w następnych latach kolejnych, tak? I to jest rządowy program wsparcia dla osób no, w tym zakresie, czyli kompletowania wyprawki szkolnej. Czyli szeroki, szeroka gama tak naprawdę tego, co możemy kupić od, od butów mhm. poprzez różne pomoce szkolne i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze też ważna informacja, myślę sobie, kiedy rusza nabór wniosków. Mhm. Wnioski mogą Państwo składać od 1 lipca do 30 listopada bieżącego roku. W tych mhm. kilku miesiącach, tak jak zresztą co roku. I to jest jednorazowe świadczenie, przypomnijmy. Tak, jest to świadczenie jednorazowe, e, coroczne, jednorazowe, charakter powszechny. Co do zasady czysta złoty na jedno dziecko. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, za informację. Moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.